Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu Legia 2 Pelikan Łowicz. O kilka zdań poproszę trenera gości, pana Piotra Kobierskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla nami bardzo ciężkie spotkanie, którego się mocno obawialiśmy, gdyż graliśmy wyczerpujący mecz w Pucharze Polski w środę i odnosimy bardzo cenne zwycięstwo i nie ma co się oszukiwać, że my dzisiaj lepszym zespołem nie byliśmy. W pierwszej połowie jesteśmy wyraźnie zdominowali przez zespół gospodarzy, gdzie z poważnych opresji chodziliśmy obronną ręką. Drugą połowę zaczęliśmy dobrze, pokładaliśmy sobie grę, bardzo ładna bramka i potem znowu przeszliśmy do defensywy, więc graliśmy konsekwentnie, solidnie, dobrze się przesuwaliśmy, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że byliśmy zespołem lepszym i zasłużenie wygraliśmy. Mierzyliśmy się z bardzo dobrym zespołem i suma szczęścia w perspektywie ligi zapewne wychodzi na zero. Często mieliśmy dużą przewagę w meczach ligowych i mecze kończyły się podziałem punktów. Dzisiaj być może nie zasłużyliśmy tutaj, żeby wygrać z fajnie poukładaną drużyną i z zawodnikami wysokiej jakości, ale cieszymy się i serdecznie gratuluję zawodnikom wyszarpania 3 punktów. Dziękuję bardzo. Kilka zdań poproszę trenera gospodarzy, pana Mykola Grymluka. Witam wszystkich. Szkoda, nie zasłużyliśmy na przegraną dzisiaj. Mieliśmy sporo sytuacji do strzelenia bramki. Świetnie popisał się bramkarz Legii. Natomiast ze 2 strzały, jeżeli się nie mylę, w światło bramki oddała Legia i strzela z tego jedną bramkę. Gdzie też uczulałem chłopaków, że to zawodnicy wyselekcjonowani jakościowo bardzo wysoki poziom prezentują i potrafią strzelać bramki. Ten początek drugiej połowy słabo wyszliśmy, nie mogliśmy odebrać piłkę, a kiedy odbieraliśmy, no to od razu jakaś strata, próba jakichś nie wiadomo jakich zagrań. Ale dużo pozytywu też wyciągnę z tego meczu, bo prowadziliśmy cały czas grę, fajne akcje tworzyliśmy, wszystko o czym rozmawialiśmy w tygodniu, wszystko było realizowane na boisku. Zabrakło tej kropki nad i, gdzie oczywiście liczą się bramki, tego nam zabrakło. To musimy jeszcze mocno pracować i zrobić wszystko, żeby w następnym meczu przywieźć 3 punkty z Morąga, też z bardzo ciężkiego terenu. No i szkoda, że poprzez trójkę tych czarnych kolejny tydzień pracy idzie zmarnowany, gdzieś idzie nie wiadomo gdzie. Chłopaki zostawili zdrowie na boisku, a przejrzałem ludzi, którzy szczerze powiedzieć, że nie nadają się, słuchawki założyli. Myślą, że to sędziowie tak naprawdę to. I to boli. Także to by było tyle z mojej strony, nie mogę nic więcej powiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.